Trenerka powiedziała, że ma dobre wieści. Jesteś boskim mężczyzną. Jak się z tym czujesz? Nigdy nie miałam wrażenia, że jestem w złym ciele. Nigdy nie czułam się mężczyzną. Dlatego przydzielono mnie do grupy leczącej razem z Angie i wieloma innymi osobami. Musieliśmy zaakceptować wizję Jeffa i Shelley odnośnie naszej prawdziwej seksualności i prawdziwej relacji z Bogiem. Celem spotkań było zaakceptowanie naszej męskości, uwierzenie, że jesteśmy facetami w ciałach kobiet. Boscy mężczyźni, seks i intymność. Mieliśmy nikomu nie mówić o tej grupie ani o tym, co w niej robimy. Sesje nie skończyły się, dopóki każdy nie przyznał, że usunął blokadę. Powiedzieli mi, że muszę zmienić fryzurę i pomyśleć nad zmianą imienia oraz zaimków. Kazali mi zmienić styl ubierania się, obciąć włosy, przyjąć męskie zaimki i zmienić imię.